Znajomi nas pogodzili, z nami porozmawiali, że to tak dalej być nie może, bo żeśmy psuli atmosferę na imprezach, no to, więc... Później było dobrze, potem jakoś kontakt się urwał na rok, no ale oczywiście, że ja lubiłam się z nim drażnić, to do tej pory tak zostało, to po roku się spotkaliśmy i... I zagrało. I zagrało. Mam na imię Ola. Mam na imię Damian. 4 lata jesteśmy w związku. No i... Wyglądał różnie. Tak. Taki dość brzydziwy na początku tak. Związek. A czasami też jest. Docieramy się cały czas. Tak. Przez to, że nie mieszkamy razem, jest ta odległość, dzieli nas. To bywa różnie. Przez telefon wszystkiego się załatwić nie da. Mieszkamy od siebie 45 km. No i widujemy się różnie, raz na tydzień, raz na dwa. Najdłuższa chyba nasza przerwa to było raz na 3 miesiące. Więc... No, różnie. Ja mieszkam w Warszawie z mamą. A ja mieszkam pod Warszawą też z mamą. No, jak się codziennie człowiek nie widzi, nie może, no, nie mamy wspólnych spraw, że tak powiem. Na co dzień to bywa różnie. Próbowaliśmy już razem mieszkać, mieszkaliśmy w Ząbkach. 1,5 roku. Tak. Było całkiem nieźle. Ale się pokłóciliśmy i jakoś tak się... Ja się wyprowadziłam. I jakoś tak przerwa w związku była. Poznaliśmy się przez mojego kolegę. On znał Olę pierwszy i nas przedstawił sobie. Tak. Tak było. I na początku było źle. My się nienawidziliśmy na początku. Zawsze jak się widywaliśmy, to cisnęliśmy sobie po prostu. No, zawsze się kłóciliśmy. Ja nie chciałam w ogóle przyjeżdżać do Damiana, jak przyjeżdżaliśmy ze znajomymi, więc no w ogóle to było straszne to było. W ogóle nikt by nie pomyślał, że my kiedyś będziemy razem. No. Tak jest. Znajomi nas pogodzili, z nami porozmawiali, że to tak dalej być nie może, bo żeśmy psuli atmosferę na imprezach, no to, więc... Później było dobrze, potem jakoś kontakt się urwał na rok, no ale oczywiście, że ja lubiłam się z nim drażnić, to do tej pory tak zostało, to po roku się spotkaliśmy i... I zagrało. I zagrało. Próbowaliśmy przekonać nasze mamy do naszego związku, ale moja mama jest uparta i ciężko jest ją przekonać do swoich racji. Moja mama też jest uparta. Też jest swoich racji się trzyma, więc z tym akurat są zgodne. No i nie bardzo moja mama też widzi ten związek. Także stwierdziłam, że no, to jest moje życie, tak, i to ja będę decydować o tym. Także no, mama musi to po prostu zaakceptować. Zarówno moja, jak i Damiana.